Siemano, dzisiaj rozsiewamy gorczycę po polu, gdzie waptowaliśmy i talerzowaliśmy. To było w poprzednim vlogu. A teraz Władzio w całej swojej okazałości z rozsiewaczem będzie sobie śmigał i gorczycę tak u zwyczajna biała na popląd. Dawka 25 kg na hektar. Mam zasypane tu 75. Tu jest 1,5 hektara i tam za stodołą, gdzie będą ujęcia z drona, jest kolejne 1,5 i razem to wszystko są 3. Jeszcze został mi worek na jeszcze jeden kawałek, a na jeszcze jeden dokupię rzodkiew. No i w sumie bez przedłużania zapraszam Was na jazdę, no na vloga to jest.
My jesteśmy już na polu w kolejnej części. Teraz bronujemy. Jak widzicie, Władzio z bronami. Coś niespotykanego. Znaczy spotykanego, ale z trójkami, nie z piątkami. Z piątkami już rzadko. Każdy uważa na te silniki, ale ja mówię pierdziele, nie. Zrobię to tym, żeby już 60-tki nie marnować. Jesteśmy dwa dni później po rozsianiu, już trochę tam gorczyca gdzieniegdzie zaczyna coś tam ruszać. Mamy dzisiaj poniedziałek, rozsiewałem to w sobotę, poniedziałek 12 sierpnia. W tym roku trochę później, ale jak niektórzy wiedzą, mam robotę, której sobie teraz dorabiam, żeby coś tam porobić na zimę, czy właśnie ruska zrobić. Te tuleje, głowice, czy nawet ten sam przód. Bo co niektórzy wiedzą, to koło mi o, ma luzy straszne na stworzniu. To nie ma takich luzów, ale też ma. Ale to jest kolosalne luzy. No więc to będzie trzeba raczej w zimę zrobić. Może go maznać jaką farbą. Kabinkę. Jakieś wykończenie zrobić, radio, coś w tym stylu. Ale to wiecie, to może będziecie widzieć w zimę. Może będą jakieś pogadanki. A teraz bez przedłużania jedziemy.